Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Chociaż na pogodę wpływa już wyż, to błękit nieba zakrywało dziś chmury, ale już jutro na tym niebie przeważać będzie błękit. Zostaniemy pod wpływem wyżu, którego centrum w nocy przemieści się nad zachodnią Ukrainę i wspomniany układ z południowego zachodu ściągać będzie bardzo ciepłe powietrze. W najbliższych godzinach wszystkie chmury zanikną, noc będzie bardzo pogodna, w wielu miejscach nawet bezchmurna. I zwłaszcza na zachodzie cieplejsze od poprzedniej, bo tu temperatura nie powinna spadać poniżej 3 lub 2 stopni. Chłodniej na wschodzie, tu temperatura spadać może do 0 lub minus 1 stopnia. Wiać będzie z południowego zachodu słabo lub umiarkowanie. Jutro centrum wyżu z nad Ukrainy przemieści się nad Białoruś, no i nadal popłynie do nas z południowego zachodu bardzo ciepłe śródziemnomorskie powietrze. Jutro dużo słońca, na niebie tylko nieliczne kłębiaste lub pierzaste obłoki. No i możemy mówić jutro o takim przedsmaku wiosennej pogody. Na wschodzie 7 lub 8 stopni, na zachodzie nawet 11 lub 12. W regionie w nocy również rozpogodzenia i to niebo nawet będzie bezchmurne. Jeszcze o poranku temperatura spadać może do zera, powieje słabo z południa. Jutro od rana sporo słońca, w ciągu dnia niewiele chmur, no i przyjemne wartości 9 lub 10 stopni, ale oczywiście w miejscach nasłonecznionych temperatura maksymalna może być o kilka stopni wyższa. Wiać będzie słabo, najwyżej umiarkowanie z południa, a ciśnienie wolno powędruje teraz w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1013 hektopaskali. W sobotnie popołudnie do 11 stopni, w niedzielne do 13, a jeszcze cieplej zapowiada się początek przyszłego tygodnia. Oczywiście w tych dniach w wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie pogodne niebo. Do zobaczenia.